rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Chciałbym kilka zdań przed przystąpieniem do podjęcia tej uchwały. Mianowicie, absolutorium jest to forma kontroli Rady Powiatu nad zarządem powiatu. Jest realizacją przez Radę Powiatu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu przez organ wykonawczy powiatu. Przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, a szczególnie stan realizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych. Absolutorium jest to zatem instytucja o ograniczonym przedmiotowo zakresie, dotycząca merytorycznej oceny wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dokonywanej na podstawie przedłożonego organowi stanowiącemu Radzie Powiatu przez organ wykonawczy, Zarząd Powiatu, sprawozdania. Absolutorium nie odnosi się do całokształtu działalności Zarządu Powiatu ani konkretnej osoby. Musi ściśle odnosić się do wykonania budżetu przez organ wykonawczy samorządu. W procesie udzielenia absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany budżet, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym. Czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Rok 2011 był pierwszym pełnym rokiem budżetowym pracy wybranych w roku 2010 organów samorządu powiatowego. Obecnie nadszedł czas podsumowania osiągnięć i efektów lub niedomogów tej pracy. Okazją do oceny, jaki był rok 2011 w powiecie, jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego w 2011 roku. Dokument ten opracowany i przedłożony przez Zarząd Powiatu razem z pisemną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przedmiotowych sprawach jest przesłanką prawną i merytoryczną do dyskusji nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Na dzisiejszą sesję zostały przygotowane i przedłożone radnym następujące materiały. Mianowicie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za 2011, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, informacja o stanie mienia, 4. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu, 5. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu, 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium zarządowi za wykonanie budżetu roku 2011. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarząd Powiatu w ustawowym terminie przekazał sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za rok 2011. Ponieważ sprawozdanie to było omówione na komisjach Rady Powiatu, dlatego przedstawię Państwu teraz podstawowe wskaźniki z wykonania budżetu za ten okres. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów zamknął się kwotą 110 491 381 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 110 959 371 zł, co stanowi 100,42 dochodów planowanych. Dochody na zadania własne wykonane zostały w wysokości 100,88%, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 99,98%, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 100%, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 94,18%. Natomiast plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 wynosił 125 873 891 zł, a wykonanie na ten dzień wynosiło 123 618 396 zł, co stanowi 98,21% planu.
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 90 990 209 zł, stanowiło to 98,11% planu, a na realizację inwestycji w 2011 roku zaplanowano kwotę w wysokości 33 129 641 zł. Kwota ta stanowi 26,32% wydatków ogółem powiatu. W 2011 roku wydatki te zostały wykonane w wysokości 32 328 187 zł, co stanowi 98,49% planu. W roku 2011 powiat pozyskał 5 590 387 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 5 191 959 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych, a także 2 565 045 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin Ujazd, Lubochnia, Rzeczyca, Rokiciny oraz gmina miasto Tomaszów Mazowiecki na zadania związane z przebudową, rozbudową i remontem dróg i chodników w powiecie. Budżet powiatu uchwalony na 2011 rok zakładał deficyt w wysokości 18 090 522 zł. W trakcie roku planowana kwota deficytu budżetu powiatu uległa zmniejszeniu do wysokości 15 382 510 zł, która pokryta została przychodami z zaciągniętych kredytów. Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2011 roku wynosiło 50 536 757 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 747 462 zł. Dług powiatu stanowi zatem 45,55% wykonanych dochodów budżetu powiatu roku 2011, zaś spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 4,37% planowanych na ten rok dochodów. Zadłużenie powiatu zatem mieści się we wskaźniku długu określonym dla jednostek samorządu terytorialnego w artykule 169 i 170 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym jednostka samorządu terytorialnego nie może przekroczyć progu 60% wykonanych dochodów, natomiast spłata długu nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów. Odczytam teraz Państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Pozwólcie Państwo, że przedstawię uchwałę nr 5/108/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z wykonania budżetu za 2011 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity z 2001 roku, dziennik ustaw nr 55, pozycja 577 z późniejszymi zmianami, po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z wykonania budżetu za 2011 rok, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Małgorzata Michałek, przewodniczący, Roman Drozdowski, członek, Wojciech Newereńczuk, członek, uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z wykonania budżetu za 2011 rok. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Dziękuję. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu również zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za 2015 rok wraz z sprawozdaniem właśnie finansowym, szczególnie w działach rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. 5 przeciw. Podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że absolutorium udziela się Zarządowi z tytułu wykonania przez Zarząd budżetu za miniony rok. Inne przyczyny niezwiązane z wykonaniem budżetu nie mogą być brane pod uwagę przy udzieleniu absolutorium zarządowi. Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia powiatu oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z wykonania budżetu za 2011 rok wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Uchwała nr 5, /166/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tomaszowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego za wykonanie budżetu roku 2011. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Małgorzata Michałek, przewodniczący Roman Drozdowski, członek Wojciech Nowereńczuk, członek uchwala co następuje. Nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tomaszowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego za wykonanie budżetu roku 2011. Uzasadnienie. W dniu 6 czerwca 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tomaszowskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 rok wraz z opinią Komisji w sprawie udzielenia absolutorium. Do wniosku załączony został wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 29 maja i 5 czerwca 2012 roku w sprawie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz informacji o stanie mienia powiatu. Na podstawie przesłanych dokumentów skład orzekający ustalił, że Komisja Rewizyjna wypełniła obowiązek określony w artykule 270 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych dotyczący rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia powiatu. Na podstawie rozpatrzenia powyższych sprawozdań Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2011 i wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. W świetle przedstawionych przez Komisję Rewizyjną dokumentów i sformułowanej opinii o wykonaniu budżetu skład orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna wypełniła obowiązek wynikający z artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i zaopiniował jej wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego jak w sentencji niniejszej uchwały. Stosownie do artykułu 18 ust. 1 punkt 2 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych od opinii składu orzekającego nie przysługuje odwołanie do kolegium izby.
podpisała przewodnicząca składu orzekającego, pani Małgorzata Michałek. Dziękuję bardzo. Przedstawię państwu teraz treść uchwały nr 22/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok. Na podstawie paragrafów po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za 2011 rok, sprawozdaniem finansowym za rok 2011, informacją o stanie mienia powiatu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 maja w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu, uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 czerwca w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego za wykonanie budżetu roku 2011. Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady udziela się absolutorium Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za 2011 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w starostwie powiatowym. Pozwolę sobie zająć stanowisko Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu jest rozliczeniem z wykonania budżetu minionego roku. Źródłem wiedzy w tym zakresie jest sprawozdanie roczne przekładane przez Zarząd. Dla radnych klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej kryteriami oceny były stopień wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz sposób, w jaki został wykonany. Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej stwierdza, że budżet powiatu tomaszowskiego za 2011 rok wykonany został poprawnie, zgodnie z przyjętymi planami. Dotyczy to zarówno planu dochodów, jak i wydatków budżetowych. Komisje stałe Rady Powiatu na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za 2011 rok. Wcześniej swoją opinię pozytywną na temat budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, która wniosła o udzielenie Zarządowi absolutorium. Szanowni Państwo, mamy pełną świadomość, że dwa dni temu Tomaszowskie Centrum Zdrowia złożyło wniosek o upadłość. Ale naszym zdaniem jest to sprawa, która nie powinna być łączona z udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Sytuacja w spółce jest rozwojowa, dlatego jestem przekonany, że do tej sprawy wrócimy w niedługim czasie. A w dniu dzisiejszym radni klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej udzielą Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok. Dziękuję bardzo. Radni Platformy Obywatelskiej nie uzgodnili wspólnego stanowiska, jeśli chodzi o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tomaszowskiego za wykonanie budżetu za rok 2011. W związku z tym każdy radny Platformy Obywatelskiej będzie głosował zgodnie ze swoją wiedzą, w tej mierze i z własnym przekonaniem. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. 19 za. 19 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny udzieleniu?
5 przeciw. 5 przeciw. Stwierdzam, że Rada Powiatu na 22 sesji w dniu 21 czerwca 2012 roku udzieliła Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu tomaszowskiego za rok 2011. Gratulujemy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, dziękuję za podjęcie tej uchwały, czyli udzielenie absolutorium. Te 5 głosów, które przeciw, wyartykułowane, dlaczego przeciw, zarząd weźmie pod uwagę przy dalszej pracy. To nie znaczy, że się z tymi opiniami zgadzamy. Natomiast dziękujemy za tą pozytywną opinię 19 osób, które za absolutorium podniosło głos. Dodam tylko jeszcze, że Szanowni Państwo, w 2011 roku byliśmy oceniani przez różne instytucje. Między innymi przez Związek Powiatów Polskich. Właśnie za pracę zarządu całej Rady w 2011 roku powiat tomaszowski w rankingu ogólnopolskim powiatów zajął 8 miejsce. W województwie łódzkim zdecydowanym liderem jest zajął 1 miejsce, deklasując inne powiaty. Dodam też, że ścieżka do tego grona laureatów była długa. 5 lat temu startowaliśmy z pozycji 298. Dziś mamy miejsce 8 w Polsce i 1 w województwie. Dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy też to uznali. Dziękuję wszystkim tym, którzy do tej pory nas wspierali i proszę, aby nas wspierali dalej. Natomiast ze swej strony ręczę Państwu, że ja i zarząd pod moim kierownictwem będzie robił wszystko dla dobra tego powiatu, mieszkańców tego powiatu, by mówili o nas na zewnątrz jak najlepiej, mimo częstych krytycznych uwag wewnątrz. Dziękuję.